Cześć, to jest Nowosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 przy Zaporze. Dziś mamy kolejny odcinek i mam jeden podstawowy cel: nagrać zanim zasnę. Tak, wiem, to dużo Ciebie oczekuję, ale trochę jestem zmęczony po pierwsze. Po drugie, grałem w coś innego, bo nie mogłem się od tego ciągnąć, ale odcinek trzeba nagrać. No i po trzecie, dawno nie było przy Zaporze, a to jest jedna z moich ulubionych serii nagrywanych na kanale. Ogólnie wszystkie serie lubię, ale to jest taka, do której mogę podejść zupełnie na luźno, ponieważ tutaj nie mam żadnego planu. Chcę po prostu wygrać scenariusz, dobrze. No i tak, pierwsze co sobie podejrzyjmy, to oczywiście jak bardzo jesteśmy tragiczni. Okej, okay. No jest tragicznie, to tak, to na pewno. Czy ja cokolwiek mogę tutaj jeszcze im zrobić, żeby było lepiej? Właśnie tak mi się wydaje, że już zbytnio nie mogę nic im dać. Mogę im tu postawić w sumie po tej drugiej stronie tutaj tego wydział, ale to dużo i tak im nie da. A, i tak nie ma forsy. Dobrze. Tutaj już zacząłem robić to. Tu będzie przystanek, jakby to się zastanawiał. Tu będzie jeździć Bambaj. O, tutaj już go wykręciłem sobie, co nie? Tu już to sobie jedzie. Tutaj coś to zwaliłem, takie co? Czy ja tutaj to zwaliłem, to co się działo? Tak, rozwaliłem. Okej, dobra. To jest możliwe dosyć bardzo, bo tutaj chciałem przecisnąć to, żeby przepłynęło to pod tym. A to takie nie jest proste. Czekajcie. Wyłącz to. O, dobra. Tyle i może być, ale niekoniecznie bym chciał, żeby tu było po prostu włączone. No, no i tak, pytanie za 100 punktów. Czy tędy to przepłynie? Nie przepłynie to tędy. Świetnie. Czy to tragicznie bym nie powiedział. Bo trzeba tutaj wyciągnąć tutaj ziemię. No i teraz to już powinno przepłynąć. Co nam będzie też dzięki temu, że tak to przestawiliśmy trochę, więcej tutaj wody będzie mogło wpływać. To jest chyba dobra wiadomość. Nie wiem. Okej, okay, i tutaj widzę, że jest problem wyższych sfer. Czy ja tutaj to mogę, jakkolwiek mogę jakoś. Okej, okay, dobra. Widzę. Zauważyłem, że się da, więc to zrobimy. Okej, okay, dobra, poczekaj. Daj tutaj krętą. Daj prostą. Słuchaj, kolego, masz to podłączyć. Nie wiem jak. Nie wiem co, gdzie i kiedy masz to zrobić. No jeszcze raz. Wykręcamy i łączymy się. No, dobra. No tak, to jest zrobione. Dalej, tutaj, bo tutaj te bambaje. O, tutaj będą jeździć bambaje, a póki co ich tutaj jeszcze nie ma, więc. Więc trzeba je zainstalować. A żeby tutaj je zainstalować, to ja mam oczywiście swój ukryty plan, jak to by miało według mnie wyglądać. Czekaj, to jest jakaś linia promowa? Nie wiem, przecież nigdy nie płyną promy. Tu możemy zainstalować kiedyś, ale na razie też nie ma. Dobra, no i tak, tutaj jest ten wał. Ogólnie dzisiaj głównie jestem nastawiony na popyty, ale ponieważ aktualnie popyt mówi... A idź pan. Więc na razie nic nie będziemy kręcić z popytem. Dobra, no i tak, tu była ścieżka towarowa. Tak, dobrze mi się wydaje. No. Więc tu będzie jechać sobie dalej nasza droga. Tylko tu sobie wyrównajmy jeszcze chwilę wał. Czekaj, w sensie. Tutaj to, o dokładnie, aby było w miarę wyrównane do tego poziomu, co jest tutaj obok. I tak, mam zamiar już zacząć niedługo, po weekendzie. Znaczy, w trakcie weekendu może zacznę, ale mam bardzo krótki weekend. Więc nie wiem jak to będzie, pan Dominik na pewno mnie za to zabije. Ale nie mam tego pojęcia, kiedy się pojawi kolejny materiał polityczny, ponieważ mam trochę teraz jeszcze zajęć z ocenami w mojej szkole i tak dalej. No, że tam można się do tego domyślać, tak? Jak są oceny tego typu czas, no to się myśli ocenami, a nie odcinkami. Tak niestety jest, więc na razie nie mam żadnego pojęcia, kiedy się pojawi kolejny odcinek. I to jest niestety smutne trochę. Ale się wiem, że się pojawi, bo mamy go nagranego. Przynajmniej część mamy już nagraną. Więc to jest na pewno dobrą wiadomością. A poza tym, no to jest polityka. Drugą rzeczą, która jest mi się właśnie mało podobająca się, więc to, że to musimy jeszcze dograć, się muszę to zmontować, to jest na przykład Przygoda Wiznosz, taka seria. Z tego też właśnie mało jest. I ogólnie wszystkie serie, no jak już minie maj i skończy się wystawienie ocen, to ja się trochę załamię psychicznie, ale bo nie będę mieć szkoły, tak? A ja bardzo lubię moją szkołę i trochę będzie mi szkoda od niej odchodzić, a zwłaszcza od ludzi. No, ale ponieważ większość z nich tego nie ogląda, to mogę mówić tylko, co mi się żywnie podoba.
i tak tego nie będą wiedzieć. To jest akurat bardzo wielka zaleta. No. No, no. Tak czy siak. Żywię dosyć dużą sympatię do osób w mojej klasie i do niektórych osób szczególnie. Tak czy siak, nie chciałbym, aby po prostu to się skończyło jakoś źle. Czyli tak już jest źle, ale że nie było gorzej. O, tak to powiem. Dobrze, nowy jakiś węzeł, na razie z niego pozwolę sobie nie skorzystać. Dobra, proszę bardzo, macie tutaj dojazd. Dobra, to jest zrobione. Mamba póki co gdzieś tam sobie świdruje, ale to nie powinno być aż takie złe. I tutaj sobie dociągnijmy, żeby handel się budował, to podciągnie sobie prąd. Znaczy, że się wybuduje jeden handel. Jeden malutki handelek i będzie git. Będzie git, teraz się lecimy. Tylko musiałby się oczywiście komu wybudować, a on może nie chcieć się wybudować i wtedy masz przeklapane, kolego. I tak to chyba właśnie jest, masz przeklapane, kolego. Dobrze, tu sobie wybudujmy, czekaj, krótką drogę. O, tutaj. Przy okazji będzie przejście dla pieszych, ale nie akurat nie o to mi tutaj chodziło. I tutaj sobie damy te... Nie, no to nie ma sensu tutaj na tak małym to robić. Jakieś molo. Czy mamy dużo forsy w sumie, więc możemy postawić na bogato, ale stawiać na pomości. O, dokładnie, na bogato. Dobrze, czy tutaj się w końcu coś buduje? Nie, tutaj się nic nie buduje. Będzie podłączone, proszę bardzo. Cieszyć się, ludzie. Cieszyć się, bo wasz wspaniały burmistrz on to zrobił. Tak, i teraz się zastanawiam, czy trochę to nie wygląda krzywo. Trochę to wygląda krzywo. Trochę to źle wygląda. Kurde. Da się to zrobić lepiej. Tak, bo jak tutaj wchodzi to z takim zakrętem, to tu właśnie by się prosiło też, żeby tak... O, jakoś tak to tutaj wchodziło. Chyba tak będzie dobrze. No, o. Teraz jest lepiej. Teraz jest dużo lepiej. Dobra, no i tutaj... I tu jest, czekaj, tutaj jest aktualnie ten zakręt i on teraz mi tutaj już przeszkadza. Dawaj go tutaj. Zobaczmy, czy teraz będę mógł to jakoś ładnie wykręcić. To jest ładne wykręcenie. No. Dobra, no i tak, tu wywalmy światła, ale te światła się nie liczą, bo one zaraz tam znikną. Tutaj jest dobrze, tu jest przejście dla pieszych przy okazji, jeszcze jedno ekstra. Dobra, no i tutaj ten Bambaj będzie mógł już sobie spokojnie jechać. Dalej, aby on tutaj spokojnie jechał, to trzeba zainwestować w środowisko, żeby miał po czym jechać tak właściwie. Więc zaciągnijmy sobie ten Bambaj. W sumie może jechać na sam tutaj dotąd, na razie. No bo aż dotąd się tutaj to ciągnie. No i zróbmy sobie mój standardowy zakręcik. Wy go nie kojarzycie, ale ja tak zazwyczaj robię pętelki ostatnio. Nie kojarzycie go z przyczyn technicznych, z prostej przyczyny. Ja go zawsze robię w swoich miastach. Dużo grałem ostatnio w moje miasto, no to... Tak jak robisz. No ma tak znaczy, dużo, no. Zagrałem sobie coś tam może po prostu. Okej, dobra, widzę, że mamy problem. Dobra. Tak czy siak, mogę jeszcze wrócić do kwestii na przykład tego mojego aparatu, który mi się tam... kręcę, żeby go kiedyś kupić. Czy ukręcę, to tego wam nawet nie powiem. Bo... nagrywałem przed chwilą w ogóle Industries, a to jest inna bajka z T-Skylines i trochę zapomniałem. Przyznam się szczerze, trochę zapomniałem niektórych funkcji i tak dalej. Serio, tutaj też będzie już źle. Jest zły człowieku. Nie no, tak to będzie za mało. I trochę zapomniałem już nawet przycisków i kombinacji, bo tam wiecie, nie korzysta się spada, tylko normalnie się kręci w klawiaturze. Ja trochę jestem bardziej przyzwyczajony do konsoli zawsze. Więc no. Ale no, nie było źle tak. Jednak kiedyś grałem tak dużo w Cities na właśnie na PC, że teraz jakbym tegoś miał z tym problemem, to bym się tam załamał. O, dobra, jest zrobione. Nie, play. I wywalę światła. No, ale tak czy siak, pomijając Industries, to zajmuję się właśnie tym moim nowym filmikiem. Moją nową kamerką. Czekaj, jak to zobaczyć, jak ten kamer tutaj zakręci? Bo tu jest tak mały zakręt, że aż to jest... Okej, dobra. Ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe. Dobrze, to tak, tu będziecie mieli drugi przystanek. Wywalimy wam to.
Tu ten dziwny zakręt, tutaj się trochę zbagował, nawet bym powiedział, że nie tak trochę. No i tutaj są te przystanki sobie przerzucimy tutaj. A, no bo tutaj nie będzie już problemu. A i tak tutaj nie ma przejścia dla pieszych, więc nie skorzystacie z tego. Dalej, tu będzie kolejne miejsce właśnie w parku. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Możecie napisać w komentarzach, czy to jest dobry pomysł. Hashtag good idea, hashtag bad idea. Tak, tu jest taki póki co przejazd, bo na razie nie sądzę, żeby tam coś montować, więc... Więc niech już tak będzie. No mam dalej, tu będzie przystanek przed, tu będzie przystanek przed. I tak samo tutaj przystanek przed, o tu widzę, że dużo ludzi korzysta z autobusu. No to dobra wiadomość. Dobra nowina. I tutaj jeden na wyjazd. Dobrze, to sądzę, że już i tak jest dużo przystanków i macie teraz na tyle tutaj wspaniałą komunikację, że już mogę się wami teraz przez chwilę nie zajmować. Dobra, no i tak, tu się to buduje, ale tak się to dziwnie buduje, że... No, że niestety no. Czy wy już ten sobie prąd tylko przyciągniecie? Okej, to mogę wywalić. I to mogę wywalić, to już jest... To zawsze coś. Ale to i tak dużo mi nie dało. Dobra, jest jakaś fala zgonów. Aha, i tutaj nie ma zbytnio też żadnej opieki zgonowej. To trochę problem. To lekki problemik. A, i tu z tego pamiętam na górce, czekaj. Zobaczmy. Tak, tu jest zwykły handel. Zwykły handel, do którego może przyjechać każdy pospolity... każdy lud. No, bardzo dobrze. I wy nie macie prądu. A czemu wy nie macie prądu? Bo nie ma ogólnie prądu. A czemu nie ma ogólnie prądu? Bo gdzieś nie ma wystarczająco paliwa. Zobaczmy. Nie, no ma. Ty funkcjonujesz normalnie. A ty? Też funkcjonujesz normalnie. Czyli gdzieś indziej jest jeszcze jakaś elektrownia? Nie, no wydaje mi się, że nie ma. Przecież ta ma nie działa, wiatraki... No nie wiem, dobra. Postawmy jeszcze drugi taki solar panel, to będę mieć już w ogóle na wszystko wywalone. To nie jest taki zły pomysł. Ciach, bardzo mam drugi solar panel. I teraz dzięki temu, jeszcze zanim ten budynek zniknie, może mi się uda go zachować tutaj, świetnie. No i wracając do tego aparatu, który cały czas tutaj zrzędza wam. Jest niestety, no tak samo było z moim komputerem, więc może nie będzie aż tak źle. Tylko, że mój komputer nie sprzedało się wcześniej. Że może się nie pojawić to na rynek polski, to trochę będzie smutne. Bo mój komputer był trochę przydrogi na rynek polski, ale się ostatecznie pojawił. Natomiast tutaj ostatnia seria tego aparatu bardzo się kiepsko sprzedawała w Polsce, no bo to był niedopracowany model, mogę powiedzieć szczerze. Ale miejmy nadzieję, że ten nowy się pojawi już. No ma. Pamiętam, jak przyciągnąć masę ludzi. To było kręcenie tymi podatkami. A właściwie ich zerowanie. Wręcz. Edukacja, edukacja, bo widzę, że nie jest na takim poziomie, jakbym chciał, żeby była, czyli na full view. Czy bardzo macie edukację. No i trzeba się zająć tutaj budową kolejnych dróg. To też. To już za chwilę. Dobrze, zobaczmy, tak, bo jeszcze tutaj ten parking bym się zajął. Tak, bo teoretycznie jak oni tutaj wysiadają, to nie płacą mi za to za żadnej forsy, ale powiedzmy, że mogę to już przeżyć. 45 ludzi czeka tu na przystanek. A, no i bambaje nowe wyjeżdżają z zajezdni. To wtedy oczywiście się wszystko psuje. Tak, dokładnie. A tu sobie podczepmy to. Tu wywalmy prąd i będziecie mogli się normalnie po ludzku budować handel. Proszę bardzo. No ale to mamy to zrobione. Tutaj się bambaje teoretycznie mogą skręcać. No dobra, tak, to zajmiemy się tutaj ciągiem dalszym tego parku. A mianowicie, ja tutaj chciałem dociągnąć ścieżkę, niekoniecznie na to z drzewkami, zwykłą ścieżkę. Tutaj będę sobie dochodzić, no gdzieś dotąd powiedzmy. I tutaj jakieś niesamowite atrakcje. Co tłumaczysz, aby znasz przez niesamowite atrakcje? Czyli na przykład... Da się, da się. Tutaj będą na wszystkie strony świata będzie można sobie popatrzeć. To jest mój jeden z pomysłów. Czekaj, tylko tak, żeby jak najdalej. Chyba już niech będzie już tutaj taki jeden. Dawaj, kliknąłem X. Proszę bardzo. Tutaj, no i tutaj będą też kolejne się już tutaj ciągnąć przy tym. Dobra, no to jest całkiem niezłe. Dalej, Hania, skakanie. To Hania, skakanie, to możemy postawić w sumie nawet gdzieś tutaj. Tak, jakaś jeszcze ścieżka idzie do góry.
tutaj na dole obok ścieżki, bo wiecie, to są dzieci, będzie plac zabaw, żeby nie, się nie pozabijały, dlatego na dole, a nie na górze. Tak, co tu bym mógł jeszcze postawić? Punkt informacji, toalety. Tak, to są najważniejsze budynki. Nie, nie będziemy tutaj... Kafejka, oj tak. Kafejka tutaj nad wodą, tak, postawiona, to powiem wam... O, możemy do toru w tramwaju postawić kafejkę. No, ale źle wygląda. Postawmy gdzieś tutaj, o. Tutaj jakoś tak trochę weszła pod ziemię. To będzie kafejka, dobra. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Placów tutaj żadnych nie zmieścimy, jedna kafejka jest. I postawmy sobie jeszcze z jedną altanę tutaj. I jeszcze jedną tutaj. To już sądzę, że będzie naprawdę odjechane. To jest... Budynek musi być postawiony przy drodze. Aha, czyli tory tramwajowe są teoretycznie traktowane jako parkowe coś. Ciekawe. Okej, i ludzie mogą tutaj dotrzeć spokojnie, bo widzimy, że ludzie idą. To też dobra wiadomość. Dalej. Stąd tutaj podłączymy was, abyście mieli to wszystko podłączone. Jak macie tutaj z prądem? Prąd się podpięliście. I to chciałem usłyszeć. Tak, jakby te dwie strony się ze sobą podpięły, to byłoby najlepiej, ale to już to będzie do zrobienia. Kolejną rzeczą, jaką się dzisiaj jeszcze chciałem zająć... O, pobyt się zrobił. Zobaczcie, obniżyłem podatki, od razu się ludzie zaczęli chcieli budować. No ma to zanim popytem i tak naprawdę handlem, bo on też dzisiaj będzie mieć swoją rolę. No ma, tak, tutaj będzie takie krótkie, bo tutaj ta droga zakręca w tym miejscu. I to oznacza, że jednak w tym miejscu muszę zrobić jakiś dojazd. No ma, tak. No, ale powiem wam, że jestem już... Jeżeli bym miał kupić faktycznie jakiś aparat, to chyba jestem na 100% przekonany, że to byłby ten. No, no to wcale nie dlatego, że non-stop o nim gadam. I to nawet w szkole. I to akurat nie, to jest akurat zły pomysł, żeby gadać cały czas o tym w szkole, bo... No, bo odchodzi się od zmysłów przez to. I się nie myśli o tym, co się powinno myśleć. Znaczy, no wiadomo, że szkoła to szkoła, tak? Bez oczywiście obrazy dla szkoły, ale szkoła to szkoła. Cokolwiek bym nie powiedział, to szkoła to szkoła. Więc... To, że myślę o trochę innych rzeczach niż teoretycznie powinienem myśleć, no to nie jest takie złe. Dobra, tutaj się podłączysz. Tak, widzę, że coś tak dziwnie to się włączy. Ale wiem, że tak powinno być, więc już niech będzie. Dziwnie, niech się dziwnie łączy, ale się łączy ładnie. Niech się dziwnie łączy, ale się ładnie łączy. Tak dokładnie, wznosz. Powiedz tak, żebym nawet awizynacz nie zrozumiał dokładnie. Dalej, tutaj proszę bardzo, budujemy się. Tak, tutaj jest tam głośno teoretycznie, ale sądzę, że nie będę mieli z tym problemów jakichś tam większych. Dalej, śmieci możemy tutaj postawić jedne takie, niedaleko tutaj nikt będzie, ale będą mieli ładną właśnie dzięki temu obsługę od razu. To jest chyba dobrym pomysłem obytnie. No i dalej dojeżdżasz tutaj. Tak, i teoretycznie tutaj jak dojedziesz nie powinno być żadnych problemów. Spokojnie dojechać. No, i aparat ten, który mnie interesuje, jest oczywiście tak jak mówiłem już. Ja to niektórzy to nazywają cegła, niektórzy ja to nazywam kostkę do rzucania o ścianę, ponieważ jest tak bardzo odporna na wszystko. Może jeszcze jest odporna na mnie. To byłoby w ogóle specjalna zaleta. Ale pomijając oporności i tak dalej, no to... To co by tu dużo nie mówić, to ona jest... Ona jest... Jakby to powiedzieć, bo wy nigdy chyba nie widzieliście mojej kamery. Tak, w ogóle też sobie dzisiaj kupiłem kolejną baterię do kamery. Już mam 4 baterie do kamery, to jest... Jak ktoś nie korzysta, to nie wie, ale... Ale 4 baterie to jest bardzo już dużo. Do aparatów, kamer i tak dalej. To już... Ja zawsze chciałem mieć 2. Znaczy 2 to podstawa, powiem inaczej, 2 to podstawa. Natomiast mam teraz 4, znaczy nie, jak miałem 3 to był już raj, a mam teraz 4, no to... Faktem, że mogę maksymalnie 2 na raz ładować, bo przez kamerę i tak dalej, ale... Ale tak czy siak. To jest kupa. Okej, nie ma. To się rozwaliło i niezależnie od tego co zrobię, to nie będzie działać. No ma, no to poczekajmy aż to się przerzuci i wtedy bombaje będą już dobrze działać. Chociaż Bambaj chyba jedzie na dalej prosto. Teraz tak mi się wydaje. Gdzie jedziesz, Bambaj? Mówże. A, tak, to jest jeszcze inna taktyka. Bambaj się zatrzyma najbliżej przystanku jak może. To też jest ciekawe. No, i ten ogólnie aparat jest bardzo mały. Znaczy, to jest
Nie wiem, co wy widzieliście w swoim życiu, ale jeżeli jesteście w teorii, to chociaż trochę przeciętni, no to nigdy nie zobaczyliście czegoś takiego w swoim życiu, ponieważ... No, ponieważ to jest bardzo małe. To jest... Nawet nie, no, nie jest mniejsze od mojej kamerki, bo ma wyświetlacz, tak, ale... Ale jest małe. Bardzo małe. Like, really, really, really. O, przerzucił się przystanek, świetnie. Tylko, że ja ten przystanek poproszę tutaj. No, dobra, i świetnie. Świateł tutaj nie ma? Nie ma, dobra. Ludzie się mogą budować. Aby zachęcić ich tutaj z budową, no to możemy postawić tutaj jakąś jedną szkołę i tutaj jakąś jeszcze jedną średnią szkołę. I będą już całkowicie zachęceni do budowy się. Fakt faktem, że tutaj ze strażą pożarną to jest prawdziwy problem. Więc postawmy tutaj fire station i helikopter station. Nie wiem, czy mamy helikoptery już. Chyba nie mamy jeszcze helikopterów, ale to może się przydać. Już zawsze na zapas. Medycyna station też by się przydał. Bo tu nie mają żadnych tego typu budynków. Ciekawe. I tak, i ten autobusik tutaj jeździł. Właśnie, a to po autobusiku. On tutaj będzie, zmienimy trochę tą drogę, bo tutaj aktualnie to jest zwykła droga. Się po prostu jedzie. Tak samo tutaj. Zmienimy tą drogę na jednokierunkową drogę. I tak, kierunki zmieni. Mówię, kierunki zmieni. No, ciach. No i tak jak możecie usłyszeć, jest to bardzo mały aparat. Dobra, okej, tutaj jest dobrze, skręca to. Tylko, że ty będziesz jechać teraz jeszcze dalej. Więc... Czekaj, nie, tutaj coś nie wchodzi. A, no tak, bo tutaj tak będzie nie wchodzić, bo tutaj... A, bo ty tu nie dojedziesz. O, szty. Nie, no, to tam ostatnią drogę to sobie już drujmy. Tak, bo tu będzie się dalej budować. Bardziej mi chodziło o te dwie drogi. Bo jak tutaj już mi widzicie, linia nie pasuje, to dozwa widzisz. Nie, to tak nie może być. No nie może tak być. Mi coś by miało nie pasować, jakaś linia autobusowa czy coś. Hańba. Dalej, tu będziesz dojeżdżać tu. Tak? Tak, i to mniej więcej już tak jedzie. A ta linia, ta autobusowa, czekaj, bo ty masz tu przystanek. To później pojedziesz sobie tu. I ty masz tu przystanek, to później pojedziesz sobie tu. I tu ci damy jeden wspólny przystanek, o, tu. No, proszę bardzo. Autobusiki mogą kursować już. Ludzie, czy trochę się bardziej chcą budować? Chcą się cały czas budować, to już jest dosyć duży powód do zadowolenia, czy bardziej to nie powiem. Możemy jeszcze obniżyć o 1% podatki, to zawsze na pewno zachęca ludzi do mieszkania w takim mieście, co nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli są małe podatki, to chcesz mieszkać w takim mieście. Dobrze, tak, tutaj sobie zaczniemy budować, jeżeli ktoś nie domyśla się jeszcze. Tu będą bulwary kolejne. Handel. Mam za dużo ziemi. Okej, dobra, to nie jest dobra wiadomość. I tu będzie turystyka, tu będzie już ściśle turystyka, bo tak, czekaj. Tu się nasz ciągnie... A, tutaj się nie dociągnęliśmy. Tak, tutaj będzie... Chociaż w sumie nie, dobra. Do tych bambajów możemy dociągnąć, a później to już może być na razie zwykły. To jest wypoczynek wszystko. To teraz po tej stronie będzie turystyka. Nie mam małego pojęcia, czy tutaj ktoś się faktycznie pojawi. No bo jednak to... To jest daleko od jakiegokolwiek atrakcji turystycznych w tym mieście, których nie ma faktycznie. Jest tylko ten park, który tutaj... Z tego co mi się wydaje, powinni tutaj ludzie dosyć tłumnie dojechodzić. O, widzimy, że nawet tutaj z tego bambaju tłumnie korzystają. Co faktem będzie mi... Źle skutkować na ten park, bo będą wchodzić z Afriką. No ale miejmy nadzieję, że nie będzie aż tak źle. No ale widzę, że tutaj idzie dosyć dużo ludzi. Okej, dobra, i już mi się nie podoba jedno. Idą tędy na za darmo. Okej. To mi się już mało podoba. Ale okej, ci ludzie, co idą tędy... A, dobra, ci wychodzą. Wiecie, bo chcę utrzymać chociaż tyle, że force faktycznie dostajemy z tego padku. Dlatego właśnie nie lubię tego typu wejść. No wtedy... Chyba z tego co wiem, nie dostajemy forsy. Ale no nie wiem, mogę się mylić. Możecie mnie poprawić, jeżeli się mylę. Tak, tu jest dosyć duży ruch już tutaj na tej autostradzie.
Bo tu mieliśmy w ogóle zbudować dużą autostradę, ale w końcu się powstrzymaliśmy, bo nie chciało mi się tego budować. A, czy tu się pojawiły jakieś budynki? Tak, tu się pojawiły jakieś budynki wokół szkoły. Aha. No nie ma, to trzeba dociągnąć tutaj prąd. Po chamsku, jak po chamsku, ale żeby był. Dobra. Do ciebie? A, ty nie masz wody jeszcze nawet. Oj, oj, oj. To kolego, masz problemy faktycznie. To ty faktycznie aż ten. Dobra, no i wracając do tego naszego handlu, który tutaj jest. A, dokładnie. To jakoś ich tutaj będzie trzeba podłączyć. No i tak, aktualnie to jest duży ruch. To nie. I żeby im... Żeby oni byli przeszczęśliwi i cały czas mogli z tego korzystać, to ich tutaj jakoś podłączymy. Czekaj. No, dokładnie, proszę bardzo. I wy jeździcie jak chcecie, ale na razie musimy zamknąć wam chwilowo tą autostradę, ponieważ będziemy się zajmować budową tej części. Co jest na pewno ciekawe, tak? Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Okej, dobra, tutaj będą mieli problemy, rzecz jasna. Będzie trzeba to trochę powyburzać. A, poznikają. Dobra, już nie poznikają. Część może dojedzie, a część się zbzikuje i stwierdzi, co ten burmistrz właściwie robi. No, tak też może być. Dobrze, no i tak, zacznijmy od czegoś prostego. Czyli ciągniemy to wzdłuż czy obok? Obok, dobra, niech będzie obok. Chociaż wzdłuż jak jest, to w sumie można wszystkie atrakcje i promy dociągnąć. Dobra, to dajmy to w obok. Bo faktycznie tutaj może po tej stronie, jak tutaj będzie turystyka. Oj, tak, turystyka to rzeczywiście może być ta lepsza opcja. Dobra, no i tak, i właśnie o tym mówiłem. Że mi tutaj będzie ta linia pomocnicza kompletnie rozwalać cały system. O, no, wyłączyła się, świetnie. No i stąd będziesz jechać tu. Później stąd, czekaj, to tu. 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 I dobra, na razie dociągnijmy cię na maksa. Ale rzecz jasna, ta droga będzie pewnie krótsza później. No i stąd wystarczy mi, że teoretycznie dojedziesz faktycznie tutaj. I teraz tak. Co się za chwilę stanie? No za chwilę będzie alarm... będzie trzęsienie ziemi, bo odłączyłem prąd. A, czekajcie, tutaj też nie mogę iść prąd. O, i możemy ciebie wyburzyć, to też dobra wiadomość. Co tutaj postawimy? Postawimy to. No, ale poczekajcie, skoro prąd tutaj wywaliłem, znaczy, tutaj jest takie piękne przejście. Dajemy. Okej, dobra. O, idealnie. No, dobra, to będzie dobre połączenie. No i tak. Tutaj, jak możemy się domyślać, czekaj. Będzie dojazd do tego. Dobra. Dalej. Okej, nie ma. Tu będzie trochę kręcenia. Bo tak, bo tutaj będzie jedna droga na pewno tak wychodzić. Jakby to wam wytłumaczyć? Tu by najlepiej było zrobić w sumie rondo. No coś w tym jest. Coś w tym jest, tylko trzeba zrobić tu najlepiej rondo, to trzeba by w ogóle wywalić tutaj ruch. Stąd. A, i myślę, że za dużo ziemi. No tak, jasne, oczywiście. A tutaj zacząłem robić tą górkę. Górka wytrwania forsy. Dobrze, zobaczmy, czy tutaj oni się zadowalają. Coraz mniej forsy zaczynają zarabiać przez to, że im obniżamy cały czas podatki. No, ale nie powinno być... Dopóki nie upadamy, jest dobrze, tak? A i tak wszyscy wiemy, że tutaj chodzi o to, żeby... To jednak ci ludzie się tutaj pojawili, tak? To jest tutaj wygraną tego wszystkiego. Dobra, no i tak. I teraz pytanie, gdzie jest koniec? Bo tutaj pada, nie dość, że pada deszcz. Jak w realnym życiu w sumie padało. Czy nie wiem, nie mam tego pojęcia, kiedy się wam pojawi ten odcinek, ale u mnie to dzisiaj cały dzień padało. Dobra, 29 minut odcinka, czyli zostało nam tak około 10 minut odcinka. Wiecie, myślę, jak widzę, tak? Ile nam mogło zostać w odcinku? No, jeżeli jest tyle i tyle, no to będzie tyle i tyle. Dobra, czekaj, tu. Okej, dobra, tak jest dobrze.
No i policzymy sobie dotąd, zrobimy dojazd. Później tak i później tak. I tu miało być małe rondo, wyjdzie normalne. Trudno. Trudno, mówi się trudno. A poza tym, im większe rondo, tym krytyczne będą tutaj mogli z niego szybciej korzystać. Ciach, 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 ciach. Dobra. No i stąd... O! Biliśmy kolejny poziom, czyli dostaliśmy force i nowy kawałek ziemi. Chyba nie skorzystam póki co. Pływająca kawernia, od tego korzystam. Morska elektrownia, statki, hub przeładunkowy i elektrownia atomowa. Okej, dobra. Elektrownia atomowa mi się już nie opłaca teraz, ale dobra. Dzięki, że mówisz. Właśnie, co do prądu, możemy chyba obniżyć trochę budżet, bo jest dosyć wysoko podciągnięty. No ma, czy tak będzie dobrze? No ma, czekajmy chwilę. Zobaczymy. A, tu sobie podciepimy, poddepniemy drogę. Czekaj. Dobra, proszę bardzo. Aha, dobra, jednak nie podepniemy tej drogi tutaj. A tak? Aha, dobra, teraz się już zepsuło, świetnie. Jak ja takich rzeczy nie lubię, jak w jedną stronę tylko to się buduje, a w drugą to już nie podoba mi się. No ma, tak wejdziesz. Tu coś jest, nie, jak ja to tak zrobię. No ma, weszło normalnie i się nie rozwaliło wszystko. Dobrze, czy jak jest z prądem? Z prądem i tak jest cały czas dobrze, mimo tego, że wywaliłem to trochę. Okej, dobra. To wywalmy jeszcze trochę tego, może dobijemy nawet do 100%. To byłoby naprawdę bardzo zadowalające. Właśnie, jak tam ludzie z tego korzystają? No, całkiem nieźle. No i tak, tutaj będzie zjazd. Czekaj, czyli tu trzeba znowu wyrównać teren. Mhm, tu jest bardzo dużo wyrównywania terenu. Bardzo, tak? Bardzo, bardzo, bardzo. No i jak się już niedługo skończy Snowfall, bo jeżeli nie wiecie, to seria ze Snowfalla został jeszcze mi jeden odcinek do nagrania i wam pokazania. Oczywiście jak na Snowfall przystało i na ostatni odcinek będzie odpowiednia muzyczka, w sensie do timelapsu. Bo jednak jak ktoś mnie dłużej ogląda, to wie, o czym mówię. Na początku w timelapsach właśnie tych moich był tylko i wyłącznie jeden utwór. Jeden i jeden zawsze był utwór. No ma, i widzę, że trochę to źle zrobiłem, więc jeszcze raz zaczniemy zbudować ten rondo. Bo musi być idealnie zrobione dla tej drogi, tej tutaj, tranzytowej. Dobrze, więc tak, dajmy sobie linie pomocnicze. Wywalmy tą drogę jeszcze, kawałek. Mhm. Dobrze, widzę, że tak nie ujdziesz na ugodę. Szkoda. Szkoda, bo miałem co do siebie dobre plany. No tak, wywal jeszcze raz to. Tu i tu. I teraz tak, jakie to ma być długości? To ma być takie długości. I widzę, że coś się podniosło do góry, czyli tutaj nie jest wyrównany teren. No dobra, to trochę wyrównajmy. Ciach, ciach, ciach. Ciach. I ciach. Dobra, to jest zrobione. Dalej, stąd nie, zakręcamy, zakręcamy, zakręcamy. Ciach, ciach. Ciach i ciach, dobra. I teraz wtedy też nie będziemy podłączać z każdej strony. To będzie się tutaj dobrze łączyć. Zobaczymy. Dobra. Okej, dobra, chwila, moment, bo tutaj wracamy do gry z tym, że mam cię gdzieś. Wracamy do wersji City Skylines, czyli spadaj na drzewo. Tak, tu jest jeszcze ta kolej linowa, która... To jest tutaj niezbędna do życia, wiecie co? Naprawdę, ona jest tutaj niezbędna. Dobra, już nie będzie ta kolejna. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Tak, bo ona tutaj nawet nie jest jakimś tam wielkim problemem, tylko ogólnie mnie tutaj zaczęło irytować, że ona tutaj faktycznie coś chce, może jeszcze chcieć ode mnie. Jest i niech się cieszy. Dobra, proszę bardzo, tutaj podłączymy to sobie w ten sposób. I tutaj byłoby miło, gdybyś po prostu wjechał w to. O, dokładnie. No ma, to całkiem ładnie wyjeżdża. Dalej, tu na górę to już nie będę się kręcić z tym, co i jak. Okej, no ma, czekaj. To tutaj wyłącz siatkę, bo siatka to siatka i zabija siatka. I nas zabija siatka. Nie, już trochę mi zaczęło odbijać.
Dobra, no i tak, jak zrobię tak, to ja wiem, co tu się wydarzy. To ja mogłem się nawet z wami założyć o stówę, co tutaj się by wydarzyło. Tu by się to rozwaliło. Zresztą nie wiem, czy właściwie teraz nie rozwaliłem tego, ale nie wiem. Ale mam nadzieję, że tak się nie stało. Dobra, no i stąd tu byłoby dobrze, jakby to poszło w ten sposób. Dobrze, ja to zrobiłem tymi gruntowymi, które właśnie teraz ulepszę do autostrady i będzie wszystko pięknie wyglądać. Dobra, no i tak, i teraz zaczyna się zabawa, ponieważ to wywalamy całą naszą wycieczkę kolei, nie chcę nawet opisywać, co to było. No i ty masz zbyt streme zbocza, czyli będą lagi, będą problemy z nimi, ale pożyjemy, zobaczymy. Pożyjemy, podłączymy i wygramy. O, to jest nowe przysłowie. Pożyjemy, zobaczymy i wygramy. No, dokładnie o tym mówiłem. I wygramy, właśnie to zrobiliśmy. No, a tutaj sobie wyrównamy trochę miejsce terenu. Tutaj też możemy trochę sobie wyrównać. O, tutaj, tak, tutaj to na pewno możemy wyrównać, bo tutaj trochę przykręciłem. I mi śrubę. No, a tutaj to całkiem nieźle i jest z kolei, no, to wywalamy oczywiście, żeby nie było. No i teraz teoretycznie tu możemy to zmniejszyć też, to fakt, do tylu pasów. To będzie całkiem dobrze już korzystane. No, dobrze, ale wracając do meritum, czyli do handlu, który ma bardzo już duże zainteresowanie, bym powiedział wręcz, turystyka, tak dokładnie. Dajmy mu te po całości póki co, żeby mógł się budować. Po całości. Tak, nawet dojedziemy tutaj, gdzie faktycznie prawdopodobnie ten park będzie właśnie, bo tutaj jest ten park, co nie? Dajmy sobie tutaj wejście na końcu tego. Tylko tak aktualnie, tak? Bo później pewnie tego wejścia tutaj nie będzie, ale... Ale chciałbym, żeby już tutaj jakby coś mogli wchodzić do tego parku od tej strony, bo to jest coś zaraz będzie. No, proszę bardzo. Macie już nawet wejście do parku, co jest... Dziwne trochę z mojej strony. Dobrze, podnieśliśmy o 1% tej podatki, w sensie ceny biletów. Czy zaczęliśmy zarabiać więcej? Tak, i to dużo. I to dużo więcej. Tak, to jeszcze trzeba będzie jakoś przystawić jakieś nowe drzewka czy coś. Ale ten Bambaj to ja sądzę, że on jest obławiony. 97% zużycie tych samochodów jest mniejsze. No to ładnie. O, gdzie jedziesz? Taka długa trasa. Jedziesz stąd. Dotąd, a no tak, tu jest długa trasa. No ale tak, już całkiem jeździć, nie ma kotków, takich jak były wcześniej. Tak, na razie tutaj się nic nie buduje, ale na to mamy oczywiście patenty dosyć proste. A mianowicie mamy pływającą kawernię. Nie mieliśmy tego jeszcze przed chwilą, ale teraz już mamy. I sobie to tutaj postawimy. Tak, i dzięki temu jestem w 100% przekonany, że więcej ludzi będzie się chciało tutaj budować niż to jest aktualnie. Przy okazji, bo mamy dużo forsy, mogę dać tutaj jeszcze takie molo na przykład. O, dokładnie. O, wszyscy się cieszą. No, nawet się nie dziwię, ale wszyscy się cieszą. A, czekaj. Tu wejdzie to? Wejdzie to. Tak, i tu w którymś miejscu też pamiętam, chciałem zrobić kładkę. O, to chyba stąd miała być iść ta kładka. Tak, to możemy w sumie zrobić. Tak, bo tu będzie taka kładka piesza. Po prostu... To będzie przechodzić na drugą stronę. O, coś nowego na mojej grupie klasowej, tak jest na klasowej, jak znasz. Coś nowego na mojej grupie z City Scanners, ciekawe. No, zaraz zerknę. To jest jedyna grupa z PlayStation, na którą faktycznie patrzę jak coś, jak dostanę komunikat, bo jak nie dostanę to czasami, ale rzadko, bo wiecie, zazwyczaj jestem jednak... Zazwyczaj jakimś jednak dziwnym trafem jestem zajęty i coś robię. Po prostu odcinki kolejne robię. Widzonosz, co możesz robić później? Co robisz, że widzonosz? Nagrywam. A, doma, to nie przeszkadza. Oj, takiego już w korespondencji to już dawno nie miałem. Już. Swojego czasu wszystkim mówiłem, nagrywam i teraz nikt tego nie chciał gadać. Tak to się robi. Dobra, to się tutaj podłączyło, mamy ścieżki, teoretycznie możecie już z nich korzystać. Teoretycznie nawet mogą już budować te budynki, budują się. Powoli, rzecz jasna, bo kto się spieszy, to tam się diabeł cieszy, czy jakoś tak.
I co do prądu tutaj, czekaj, dokąd dochodzi prąd? Okej, dobra, czyli tu trzeba postawić jakąś atrakcję, nawet mam pomysł, tutaj montujemy. Nie, nie, plac parku to byłoby zbyt łatwe. Okej, to. O, dokładnie, tu przy okazji dozwolimy, więc będzie wspaniale. Tak, bo tutaj też nowy nie będziesz potrzebny. No, będzie potrzebny do podłączenia tego. Okej, no ma tu dut wystarczy i tutaj jakiś punkt informacji w sumie nawet wystarczy. Macie punkt informacji. I on wam już dociągnie prąd. Po całości już tutaj. Czekaj, tutaj. A nie, tutaj nie dochodzi prąd. Dobra, oddaję honor. Trzeba to jeszcze dokręcić. Tutaj dajemy sobie jeszcze takie jeden, to małe miejsce do wychodzenia. I tutaj takie, nie wiem, czy tutaj macie połączenie? Macie połączenie, dobra, świetnie. Tak czy siak, tutaj trzeba postawić jakąś naszą altanę na górze. O, proszę bardzo. W ogóle jak tam jest czasem? O, 41 minut, no to idealnie będzie do zakończenia odcinka. Bo jest bardzo dużo czasu, w sensie bardzo długi odcinek. Dobra, no i tak, tu się powoli zaczynają już ludzie pojawiać. Dobra wiadomość. I tutaj dajemy sobie właśnie, jak już skoro ludzie się zaczęli pojawiać. Tu pewnie kiedyś Bambaj gdzieś tam, znaczy Bambaj. Jakąś komunikację tutaj wmontujemy kiedyś. Tak, i tu widzę, że są korki. Nie wiadomo jak zupełnie przyczyn, rzecz jasna. Nie no, wiemy czemu, ale... No, nie chce mi się nic na to zrobić. Tak, no. I tak, tego się trzymają. I stąd już będzie jechać zwykła droga. Aktualnie zwykła, co nie? Łapiecie to. Aktualnie jest zwykła, jeżeli... Jak ja dojdę do budowy tutaj Bambajów, to już nie będzie takie zwykłe, to będzie już niezwykłe, to się zacznie robić magia. Dobra, no i tu sobie zrobimy podłączenie i tu sobie zrobimy podłączenie. Nie wiem, czy aż tak dużo jest potrzebne, ale to by nie. No i tutaj właśnie dajmy sobie, żeby było już jakieś faktycznie większe miejsce, gdzie możecie się już budować. Dobra, i tą kładkę, o tam tutaj się ciągnie, ciągnijmy tutaj na górę trochę jeszcze. O, dokładnie. Czekaj, wywal to. Raz, dwa, tak, tu zejdziemy na dół. Tu dojdziesz tu i ty tutaj, nie, tutaj zakręcimy. Tu zakręcimy, bo nie chcę wywalać tutaj zbędnych miejsc właśnie, gdzie by mogli się tutaj pobudować faktycznie. I tutaj to jest chwilowe, żeby nie było, to pewnie później wywalimy. Ale macie tutaj takie pseudo podłączenie, jakbyście faktycznie chcieli tam jakoś dotrzeć. Z tym, że tutaj dla tych będzie stop dla wyjazdu, żeby nie robili korków. No i widzę, że całkiem zaczyna to już ciekawe wyglądać. Naprawdę. Tu może zrobimy jeszcze w przyszłości wjazd do tunelu faktycznie. I tu gdzieś wyjazd. Czekajcie, ile jest tych minut? Ile jest tej forsy? Dobrze, zajmiemy w ogóle kupę forsy znowu. To też znaczy... Znaczy coś takiego. Zróbmy to. Zróbmy, bo to faktycznie może to trochę usprawnić. Nawet nie tak co trochę. Usprawnić tutaj funkcjonowanie tego całego. Dobrze, jak to zrobimy? Zrobimy to w ten sposób, że tu będzie jeden wjazd do tunelu. O, co nie? Dalej, stąd będzie, no, dowolna droga, nawet może być gruntowanie. Gruntowanie może być pod ziemią, to nie. Okej. Świetnie, dobra. Nie, to teraz tylko tam drogę staram, tylko żeby coś jakaś była, co nie. I tutaj mamy kiedy już zrobione wszystko, co jest na powierzchni. Przy tej części. I stąd nasza droga będzie dojeżdżać, czekaj. Mhm. No powiedzmy, że gdzieś dotąd. Później tu, stąd będzie wyjeżdżać. Tak, już w ogóle jakaś droga dojeżdża. A, no tak, tą drogę teraz przesuniemy po prostu. Przesuniemy albo coś tam pokręcimy przy niej. No tej, ona będzie mi trochę... Chociaż, jeżeli tak tutaj to ładnie weszło, to może nawet nie będzie komplikacji. Tutaj jakby się to podłączyło z tą... Nie, z tą wywalam. Chyba nie chcesz się połączyć, to trudno. Ale wiem mniej więcej, gdzie to powinno być. Stąd, ty, tu, okej, dobra. A nie, dobra, jednak nie. Stąd, ty, tu wjeżdżasz w ten sposób.
Czekaj, czekaj. O, jest podłączone. Ja, proszę bardzo. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się taki wjazd. Daj tutaj trochę miejsca. Już naprawdę kończymy dzisiejszy odcinek, bo muszę go jeszcze zmontować i później wysłać. Znaczy nie w tym samym momencie muszę to wysłać, tak? Ale tak czy siak, montaż też nie trwa a few seconds. Tylko już trochę więcej. Dobra. No i w teorii teraz, o dokładnie, trochę się zluzuje ruch na tej linii, bo oni będą mogli tutaj skręcać. Tak, z tym, że tutaj czasami będą mieli właśnie problemy z wyborem, więc damy im faktycznie dwa pasy, aby mogli wybrać, którędy chcą jechać. Gdzie? O, to tutaj nawet możemy w sumie dać trzy pasy. Tak, dobra. Dobra, to tu będą aż trzy pasy, ale ogólnie będzie tyle, ile jest, z tym, że tu nawet mogą być... Dobra, tak już zostawmy, bo już trochę nakombinowałem w sumie. Tak, i tu będzie kolejna linia autobusowa jeździła, tu będzie się to wszystko bawić. Wy nie macie prądu cały czas. A, no widzicie, nie podłączyliście się. Sensownie się nie wybudowaliście i nie macie prądu. No, macie. Ja mam dociągnę chwilowo, żeby to mi wszystko tutaj po prostu funkcjonowało. Dobrze, no i tak, widzę, że całkiem nieźle. Zobaczmy jeszcze raz na koniec, ile ludzi korzysta z tego Bambaju, ale widziałem właśnie, że tutaj jest 25 osób czekało. Czekaj. 10 osób czeka tutaj. No ładnie, ładnie. Czekaj. O, jest. 5 osób czeka w drugim kierunku. Też całkiem nieźle. Z parku dużo ludzi korzysta i z tej części też dużo ludzi korzysta. Do tej rzeczy akurat nie dochodzą, ale... Ale ogólnie jest całkiem nieźle. Ile korzysta z tego? Okej, z tego 33, z tego 24, 1... A, to nie jest podłączone w ogóle. Okej. Teraz? A, teraz jest podłączone. Z tego 26, z tego 3, z tego 1, dobra. A z tego 19, z tego parę. Z tego 1, z tego 0. Ale no to mogę się domyśleć, że tu będzie duży ruch przez ten park. Właśnie do dochodzenia do tego handlu. Przy okazji jest tutaj ścieżka rowerowa, która będzie naprawdę bardzo łączyć tutaj te dwie części miasta. A, i tu jest jeszcze ścieżka. No to ten park tutaj, no widzimy, no on jest po prostu gigantyczny i wspaniały i w ogóle nie wiem, co jeszcze o nim mówić. Dużo by mówić, ale lepiej nic nie mówić. Dobrze, trochę rozwinęliśmy, puściliśmy i tu byliśmy. Przemysł chce się budować, to będzie już w kolejnym odcinku. Zobaczmy, ile przegraliśmy dzisiaj. Oj, dużo, z 20 tygodni dzisiaj przegraliśmy. Dobrze, no to niestety dużo przegraliśmy. Trochę im podatków zmniejszyliśmy. Możemy jeszcze zmniejszyć podatki w sumie. I, bo chcę, żeby oni tutaj zaczęli faktycznie budować, ale... No, ale są z tym problemy. Są niestety z tym Houston small problemos. Nawet nie takie small. Ale, dobra. Do odważnych świat należy. Może nam się uda to wygrać. Dobrze, tak jak mówiłem, mam nadzieję, o, tutaj by się przydało to, że odcinek wam się podobał i jeżeli tak, możecie stać w ogóle. Jeżeli jesteś tutaj nowy, możecie kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale, który się pojawi. Nie powiem wam kiedy, bo jak zawsze nie mam tego pojęcia. Na pewno w sobotę pojawi się kolejny odcinek z Slitska na PlayStation 4 Timelapse. Dobra, 50 minut kończymy, bo to nikt tego nie obejrzy. Dobra. Kolejna się zmieni i kończymy. Cześć!